kwiaty zostają z nami, bo to też symbol tych wspaniałych lat pracy, tych wszystkich wielu sukcesów, tych wszystkich produkcji, za które dzisiaj dziękowano pani. Czy to był wzruszający moment, jak człowiek tak podsumuje, ile zrobił? Czy te wzruszenia już były wcześniej albo dopiero? Nie, wiesz, dzisiaj były tak naprawdę, kiedy Edward mówił o tych serialach, które wejdą, to za każdym z nich kryje się dziesiątki spotkań z reżyserami, scenarzystami. Najprzyjemniejszy moment, czyli robienie obsady. Tak. Ja uwielbiam. Przyjemny, ale i trudny zapewne czasem. Przeczytać scenariusz i zobaczyć nagle, że tylko Olga Bułoć, albo Antek Pawlicki, albo wielu, wielu innych wspaniałych aktorów, którzy są. Ale powiem tak. Pewnie gdybym wyszła z Polsatu i zamknęła drzwi, to byłoby mi szkoda tych 15 lat. Ale ponieważ jestem członkiem Rady Nadzorczej do spraw właśnie takich różnych, to myślę, że będę blisko programu, bo to jest moja pasja. I tyle. Pani Nino, dzisiaj powitaliśmy tak już oficjalnie pana Edwarda Miszczaka na stanowisku dyrektora programowego. Wiele osób właśnie do tej pory do końca nie wiedziało, czy pani zachowa tę funkcję doradczą. Teraz już wiemy, że tak. Czy pani podjęła jakieś decyzje, które teraz zobaczymy wiosną na ekranie? Czy coś jest z pani sprawy, że tak powiem? No nie, no. Z czego jest pani najbardziej wiele dumna? Produkcji, to przede wszystkim te nowe seriale. Tak. Z nich jestem naprawdę dumna, zarówno z Matki, wspaniała, to jest klasyczny serial premium. Jestem dumna bardzo z Sługi Narodów. Mamy też Lulu. Mamy też wspaniałą Lulu. Mamy no, dużo różnych rzeczy, ale najbardziej moje serce bije, bo bardzo się długo tym zajmowaliśmy i pieściliśmy się z tym serialem. To jest serial pod tytułem Bracia. Genialna obsada, jak widziałeś. Tak. Mirosław Kościukiewicz, który właściwie nie gra w serialach. I gra genialnie. Stramowski, Rozbicki, wspaniałe kobiety. No w ogóle ta robota jest przyjemna. I tyle. I ta atmosfera jest też przyjemna między panią i panem Edwardem, ale widzowie kochają to, co lubią najbardziej, co już znają, czyli na przykład twoja twarz mi znajomo. Ja akurat w tym kontekście zapytam, czy zawsze pani zgadza się z wizją, która jest teraz, czyli wizją pana Edwarda Miszczaka. Na przykład, co sądzi pani o tym, że teraz zabraknie pani Katarzyny Skrzyneckiej, czy program potrzebował zmian? Że te zmiany są bardzo ciekawe, każda z nich. No nie mogę nie być zadowolona, że jest Paweł Domagała, chociaż Katarzyna była od pierwszego odcinka i moje serce jest pełne sympatii dla niej. To nie mogę mówić, że jest tak. Nie mogę powiedzieć czegoś takiego, że Edward zachował się jak wariat i niszczy program. Nie, bo to są jego decyzje, do których ma prawo. Czy ja bym zmieniła w tym sezonie Katarzynę i Michała Wiśniewskiego? Nie wiem. Pewnie nie, ale on może to zrobić, bo teraz ten kawałek podłogi jest jego. Czego życzymy Polsatowi na nowej drodze i panu Edwardowi również na nowej drodze, już na koniec? Czego życzymy? Żeby było tak, jak jest, czyli żeby było super. Najważniejsze, żeby kochali stację widzowie, żeby siadali przed telewizorem i mówili, chcemy was oglądać, bo bez tego, co my możemy? Nic.